Dziennik Korona Wiary. Odcinek 24. Kochani, te słowa mogły paść z ust Jezusa we wtorek w Wielkim Tygodniu. Posłuchajmy. Miejcie wiarę w Boga. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze: podnieś się i rzuć w morze, i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego mówię wam, wierzcie, że otrzymaliście już to wszystko, o co modlicie się i prosicie, a spełni się wam. A gdy stoicie i modlicie się, przebaczajcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wasze wykroczenia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych wykroczeń. Z tym przenoszeniem gór to warto przemyśleć sprawę. Szczególnie, że za swego życia Pan Jezus nie przeniósł żadnej. Dlaczego? Nie zdążył? Nie przyszedł na to czas? Chce to czynić jako żyjący w nas? Cokolwiek było przyczyną w jego przypadku, warto sprawdzić w naszym. Jest Wielki Tydzień. I jesteśmy tak różni. I mierzymy się z tyloma sprawami. Może ktoś powinien usłyszeć twoje przepraszam. Może ktoś wciąż czeka na twoje wybaczam. Przenoszenia gór możesz nie doświadczyć nigdy, jeśli nie przesuniesz tej pierwszej. Nie wahaj się przed tym, co warte korony. Jesteście treścią moich modlitw. Do usłyszenia.